Zwolnij własne emocje. Bajka chińska. Uczeń poprosił mistrza. Jesteś taki mądry. Zawsze masz dobre samopoczucie. Nigdy się nie złościsz. Pomóż mi, abym i ja stał się taki jak ty. Mistrz zgodził się i poprosił ucznia, by ten przyniósł kartofla i plecak. Gdy się na kogoś obrazisz, rozłościsz lub zachowasz urazę, powiedział mistrz, weź jednego kartofla, napisz na nim imię człowieka, z którym miałeś konflikt i włóż go do plecaka. To wszystko? Zapytał zdumiony uczeń. Nie, odparł mistrz. Musisz zawsze nosić ten plecak przy sobie. Za każdym razem, gdy się na kogoś pogniewasz, dorzucaj kolejnego kartofla. Uczeń pilnie wykonywał polecenia mistrza. Mijał czas. Plecak wypełnił się kartoflami i stał się ciężki. Noszenie go wszędzie ze sobą było sporą niewygodą. W dodatku kartofel, który trafił do plecaka jako pierwszy, zaczął gnić. Pokrył się lepkim, śmierdzącym szlamem. Inne kartofle puszczały pędy, psuły się, wydzielały ostry, nieprzyjemny zapach. Uczeń wszedł do mistrza i zaczął się skarżyć. Nie mogę tego świństwa wszędzie ze sobą nosić. Po pierwsze, plecak jest za ciężki, a po drugie, kartofle się psują. Zaproponuj inne rozwiązanie. Mistrz odpowiedział. To samo dzieje się w twojej duszy. Po prostu nie zauważasz tego od razu. Działania zmieniają się w nawyki. Nawyki stają się charakterem, który produkuje złowonne cechy. Dają ci możliwość obserwacji tego procesu. Za każdym razem, gdy postanowisz się obrazić lub odwrotnie, obrazić kogoś, zastanów się, czy jest ci potrzebny dodatkowy kartofel.